Alright, I know. Look at you, Sam. Your mom's family. Myślałem, że tym razem wygnę. Nie masz się czym zajmować. Sam mówiłeś, że słabo grasz, a ja gram od lat. Słyszałeś? Nie, nie, wszystko w porządku. To ty było. Zjawa! To zjawa, Misiu! Śmiech dochodził gdzieś za tego okna. No masz rację. Wiesz co? Trzeba dobrze poszukać i zaśpiewać piosenkę. To się zjawi. Piosenkę? O... Gdzie on, gdzie on, gdzie jest zjawa? Tak, no właśnie. Gdzie on, gdzie on, gdzie jest zjawa? Tak, świetnie. Gdzie on, gdzie on, gdzie jest zjawa? Otóż to, gdzie ta zjawa jest? Jak ja to lubię. Zjawo! Proszę jest! Cześć, doktorze! Cześć, Misiu! Cześć, no, cześć, kochana! Powiedz nam, co dziś robiłaś? O, bawiłam się koło spalonego drzewa i liczyłam słowie, by sprawdzić, jak było w stare. Widzicie, że każdy słów w dniu drzewa to jeden rok jego życia? Nie miałem pojęcia. A, zjawo! Masz może dziś dla nas jakąś opowieść? Tak się złożyło, że jakoś mam. Patrzcie! Był raz mały młodyk, chciał pierwszy gwóźdź wbić. Dawaj, żyd! Zamach wziął, trafił go, no i zrobił bęc. No, prawie ci się udało. Czas jakiś potem ulzł trochę młotek i znowu gwóźdź bił. Bardzo ładnie, bija! Ale cóż, choć trafiał go już, wciąż miał za mało sił. Nie martw się, synu, próbuj dalej! Młotek w przyszłości chciał wiele wbić gwoździ, ćwiczył dziennie. Patrz na gwóźdź, bądź gwoździem, trafię gwóźdź. W końcu nadszedł już czas i gwóźdź wszedł na raz, a młotek cieszył się. Wreszcie, udało się! Synku, jestem taki dumny! Dziś on sam jest tatą i dwójkę dzieci ma, to córka i syn, a on mówi im, żeby rosną w bio, gwóźdź raz, dwa. O, dobrze, dobrze, tak to się robi, dzieci, tak, tak, idźcie prosto, tak. To była bardzo ciekawa historia. Dziękuję, doktorze. A gdybyście chcieli takich więcej, złapcie mnie. Cześć, zjawo. Wiesz co, Misiu? Mógłbyś się czegoś nauczyć z opowieści zjawy.